Jeśli chodzi o projekty, które realizujemy w tej chwili na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to w swoim portfelu mamy w tym momencie aż 4 takie przedsięwzięcia. 3 dedykowane pracownikom socjalnym i 1 przedsięwzięcie, które kierujemy do osób, które zajmują się wsparciem i pomocą dzieciom i rodzinom, które znajdują się w pieczy zastępczej. Wszystkie te projekty mają na celu wzmocnienie kadr służb społecznych. Tym bowiem zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, między innymi oczywiście. Nasze zadanie polega na tym, żeby przygotować szereg specjalistycznych kursów, szkoleń. Jeżeli chodzi o Akademię Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, to tutaj przede wszystkim realizujemy szkolenia, które mają na celu właśnie wzmocnienie potencjału osób, które zajmują się dziećmi, młodzieżą, rodziną, wspierają tą rodzinę w przygotowaniu się do wypełniania funkcji rodzicielskich. Mamy w naszej ofercie szereg bardzo interesujących szkoleń. One obejmują zarówno problemy opiekuńczo-wychowawcze, jak też różnego typu specjalistyczne szkolenia, na przykład z zakresu cyberprzestrzeni i zagrożeń związanych na przykład z korzystaniem z internetu. Oprócz tych szkoleń mamy także pulę szkoleń dedykowanych asystentom rodziny, którzy wspierają osoby pełniące funkcje wychowawcze, nie tylko biologicznych rodziców, ale oczywiście wszystkich, którzy takie funkcje sprawują wobec dzieci. Ten projekt realizujemy w partnerstwie z 2 podmiotami, Olsztyńską Szkołą Biznesu i Towarzystwem Nasz Dom. Ten projekt zakłada przeszkolenie aż 2700 osób, także jest to przedsięwzięcie logistycznie bardzo obszerne, ale także wymagające od nas szeregu różnego typu działań dodatkowych. Nie tylko mogą ci kursanci skorzystać bezpośrednio właśnie z udziału w szkoleniu, ale także potem jeszcze ze wsparcia konsultantów merytorycznych i z materiałów, które zamieszczamy na platformie learningowej. Także jesteśmy nastawieni na takie długofalowe wspieranie tych osób w tych procesach opiekuńczych, wychowawczych. To jest taki nasz główny cel w tym projekcie. Jeśli chodzi o projekty pozostałe, czyli projekty związane ze specjalizacjami dla pracowników socjalnych, to w tej chwili trwa rekrutacja na 2 turę szkoleń i te szkolenia odbywają się w 3 lokalizacjach, w Warszawie, w Katowicach i w Szczecinie. W Katowicach i w Szczecinie to jest specjalizacja 2 stopnia dla pracowników socjalnych, a w Warszawie specjalizacja 1 stopnia także dla pracowników socjalnych. I tutaj oczywiście głównym celem jest inwestycja w te zasoby podstawowe, jeśli można powiedzieć, o realizację wsparcia i funkcji opiekuńczych i reintegracyjnych w polskim systemie pomocy społecznej, dlatego że pracownicy socjalni to jest ta grupa zawodowa, na której spoczywa najwięcej obowiązków z tego zakresu. Specjalizacje są przewidziane, są regulowane specjalnymi dokumentami, które to dokumenty określają właśnie program tych zajęć, ale także pracownicy potem, po odbyciu takiego szkolenia, zdają egzamin publiczny. I na różnych oczywiście poziomach, na specjalizacji 1 stopnia przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną, a po specjalizacjach, po kursach tych specjalizacji 2 stopnia przed Centralną Komisją Egzaminacyjną. Wszystkie nasze zajęcia są realizowane przez specjalistów z tego zakresu, ponieważ przy okazji prowadzenia zajęć ze specjalizacji obowiązkowo każdy z wykładowców musi mieć zgodę indywidualną ministerstwa. No i ci nasi wykładowcy, można powiedzieć, cieszą się bardzo dużym uznaniem i rzeczywiście w ankietach, w kontrolach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poziom merytoryczny tych szkoleń jest oceniany bardzo wysoko i zadowolenie, myślę, uczestników również na to wskazuje, że te przedsięwzięcia przez nas realizowane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej robimy w jak najlepszy sposób, tak, i staramy się tutaj odpowiedzieć na to zapotrzebowanie zarówno resortu, jak i przede wszystkim po prostu osób, które do nas trafiają. Także myślę, że dzięki projektom, dzięki temu, że ministerstwo zdecydowało się na udostępnienie pewnej puli środków na realizację właśnie tego typu szkoleń, no, radykalnie wzrośnie poziom kadr
tych służb społecznych, tak jak wspomniałam, zarówno pracowników socjalnych, jak i szerzej rozumianych innych zawodów, które są zaangażowane w realizację funkcji pomocy, opieki, wspierania rodzin, dzieci, młodzieży. Także jest to przedsięwzięcie, które jest warte moim zdaniem właśnie takich finansowania i takich środków. I rzeczywiście otrzymujemy szereg też telefonów od samych tych osób, które wyrażają swoje zainteresowanie udziałem. Wspominają wielokrotnie, że gdyby nie fakt, że te zajęcia są finansowane w całości ze środków publicznych i właśnie Europejskiego Funduszu Społecznego, no nie mogliby w innej sytuacji brać udziału w tego typu szkoleniu, no bo to są dosyć drogie specjalistyczne kursy, szkolenia. Także to wymaga rzeczywiście sporych nakładów i finansowych, no i oczywiście też czasu, który te osoby nam poświęcają.